Dzień dobry, z tej strony Wilko. Ja witam Was serdecznie w kolejnym, bodajże już 8 odcinku z cyklu Zagrajmy z Wilkiem w Tyrann, bo tak chyba to się prawdopodobnie powinno i wymawiać. Mamy nowego towarzysza, słuchajcie. No i tutaj generalnie rzecz biorąc pojawiła się też możliwość toczenia dialogów z towarzyszami. Sygnalizuje nam to tutaj taka ikonka, prawda, w rogu okna profilowego towarzysza. Ona tak ładnie błyszczy w odróżnieniu od innych. I słuchajcie, niezwykle ważnym elementem w tej grze jest, żeby rozmawiać z towarzyszami. Dlaczego? Dlatego, ponieważ w trakcie rozmów i dialogów, które z nimi prowadzimy, zdobywamy ich lojalność, co wpływa na różnego rodzaju umiejętności dodatkowe, które możemy wykorzystywać w trakcie i walki. Ja tego tu jeszcze nie mam tak naprawdę, ale jedną z takich umiejętności jest na przykład, przyjrzyjcie się, ta umiejętność, krew zalewa kamień, zdolność zespołowa, czyli jeżeli lojalność jest wyższa, powyżej 2, 3 lub 4, zyskujemy umiejętności zespołowe, które niezwykle pomagają nam w walce. Pamiętajcie o tym, żeby rozmawiać dużo, a ja tymczasem zobaczę, co Zwrotka ma mi do powiedzenia. Cześć Zwrotka. Jak to zrobiłeś? Co zrobiłem? W namycie Archonta ogłosiłeś edykt, jakbyś odczytywał list przewozowy. Jak to zrobiłeś? No cóż, robiłem to już wcześniej. Ty ogłosiłeś edykt ognia w Cytadeli Pergaminu. Słyszałem o tym. Gniew hegemona spowodował wybuch wulkanu pod samą fortecą mędrców. To było imponujące. No, podbój. To słuchajcie, to są decyzje, które podjęliśmy na początku gry w ramach podboju. To było moje dzieło. Cóż, zaimponowałeś mi. Zważywszy, że odczytałeś słowa hegemona więcej niż raz, dziwię się, że w ogóle jeszcze żyjesz. Twoje struny głosowe powinny być dawno zmienić się w pył. Nie próbuję wprawić cię w zakłopotanie. Po prostu uważam, że należy ci się uznanie. Jesteś nie tylko stanowicielem Tunona, ale też głosem hegemona. No, jestem głosem hegemona. To dla mnie więcej niż wystarczający powód, żeby dostać w twojej kompanii. Robi się o tobie coraz głośniej, a ja chcę zobaczyć, jak to się wszystko skończy. Na razie to wszystko, słuchajcie. Porozmawiamy z nią później w wieży, bo jest więcej tych pytań. Zresztą zobaczcie sobie, tych dialogowych linii jest bardzo dużo. Ale ja jeszcze się wstrzymam na sekundkę. I gdzie pójdę? No, słuchajcie, mamy troszeczkę zadań pobocznych, więc myślę, że ważne by było, tutaj jeszcze pozbieram jakiś staw. Co my tutaj mamy? Krwawy mech, niewrażliwość na krwotok, czyli na rany, ceremonialne, nie, rękawice szkarłatnej furii. Czy one coś nam dają? Coś nam nie dają, ale nieważne. Salveros, Regbas, dobra, słuchajcie. Mamy tych troszeczkę, bodajże 3 teraz i questy poboczne do zrobienia, więc ja postaram się je szybciuteńko przejść. Może nie tak szybciuteńko, tak, ale zacznijmy tutaj od i questu, który studnia zwyczaje hordy, tak? Czyli do odległej osady sobie pójdziemy, tam mamy do zrobienia quest, który jest związany z tym, co poprosiła nas podzwonna. Mamy i mamy porozmawiać z wieśniakami, żeby ich wcielić do szkarłatnego chóru. Jak wiecie, wzgardzeni biorą i przyjmują tylko elitarne jednostki, zabijają wszystkich dookoła, a szkarłatny chór z kolei po prostu i rekrutuje kogo się da. Ale lećmy. Zauważyłem taką jedną rzecz, słuchajcie, że lokacje w odróżnieniu od Pillars of Eternity, Baldur Gates, czy chociażby samego Tormentu, są maciupeńkie w tej grze. Zobaczcie, że te mapki są naprawdę mikro. Być może jest to związane z tym, że Paradox Interactive i Bethesda zbytnio nie chwaliły się tą grą, trochę nieśmiało ją zapowiadały, no ale moim zdaniem wyszła perełka. Ok, zobaczmy, co tu się będzie działo. Jakaś podejrzana cisza. Witaj, wiosko. Chyba coś się będzie działo. Kiedy wchodzisz na główny plac wioski, masz wrażenie, że jesteś zewsząd obserwowany. Echo odległych kroków odbija się od ścian domów tej niedużej, pozornie opustoszałej wsi. Okej, jestem stanowiciel Wilku, przybywam, żeby zwerbować was do szkarłatnego chóru. Jeśli będziecie współpracować, przeżyjecie. Nie musicie się ukrywać, nie zamierzam z wami walczyć, chcę tylko porozmawiać. Bądź łagodni. Drewniane belki na jednym z dachów na północ od ciebie skrzypią pod czyimś ciężarem. Drzewo za tobą szeleści listowiem. Okej. Przychodzę, żeby zaoferować wam odkupienie w szeregach szkarłatnego chóru. Robię co mogę, bo ocalić was wszystkich. Byłoby miło, gdybyście zechcieli mi dopomóc. Z dachu dobiega drwiący głos. Wracaj do domu, do swojego hegemona. Okej, to wracamy. No, będzie wojna, słuchajcie. Wybacz, przyjacielu, ale nie opuścisz tego miejsca w jednym kawałku. Odeślemy twoją głowę na północ, żeby twoi ziomkowie na własne oczy zobaczyli, co czeka tych, którzy najeżdżają nasze ziemi. No tak, najeźdźliśmy ziemię tego terasu.
No i teraz mamy problem. W ogóle sprawdźmy, skąd ona jest. Gwardia Wendryjska. Czyli to jest ten główny jakby i nasz wróg w grze, jedna z trzech frakcji, do których z tego co wiem możemy się przyłączyć. To jest ciekawostka. Możemy ukończyć grę, słuchajcie, z Gwardią Wendryjską, ze Szkarłatnym Chórem i ze Wzgardzonymi. Plus dodatkowo i zawierać sojusze z pomniejszymi frakcjami. Ale zakończmy, słuchajcie, tą rozmowę i... Spacja. No i teraz tak, strategia zakłada, że tutaj mamy gościa, który może zarówno atakować z bliska oszczepem, jak nim rzucać. Mamy tego dziada tutaj, słuchajcie, który no nie za fajnie wygląda. I mamy łucznika, który będzie nas napierdzielał, więc ja proponuję zrobić tak. Dać zwrotkę na niego, niech sobie poleci. A z wilkiem i z... Dokładnie tak, żelazne uderzenie. Wilkiem i barikiem zająć się tym i gościem, który włada bronią dwuręczną. Cięcie, okej. Okay. Bach, lećmy. Dobra, zwrotka poleciała. Jak widzicie, na każdą akcję mija określona tura jest, prawda? Zanim on wykona tą akcję w tej malutkiej ikonce to widać, no to trzeba odczekać. Także to czasami trzeba bardzo uważnie ubierać. Wybierasz, przepraszam. Bardzo ładnie. Tutaj mamy coś takiego jak nawałnica piór. To może być całkiem niezłe. Dobra. I mamy też uzdrawiający dotyk, ale to nie za bardzo. Dotyk tytana. To są runy, nie czary. To są runy, które poznaliśmy w trakcie zmieniania takich specjalnych sigili, które tworzą nam czary. Okej, dobra, Bariku, walnij sobie i... No nie, tutaj za bardzo sobie niczym nie walnę, za to mój bohater ma możliwość i... zrobić coś takiego. I myślę, że sobie poradzi. O, widzicie, leci. Jest, dobra, zajmijmy się teraz tym gościem. Odsuńmy w takim razie tego pana. Zwrotka jak sobie radzi. Zwrotka, gorące żelazo, okej, okay, dobra, ba. Może też z łuku strzelać, prawda? O, właśnie o to chodziło, zobaczcie, on teraz i pali się. W związku z tym nie może wykonywać żadnych czynności. Więc przyłożymy mu jeszcze takim nadzianiem na włócznie. No i teraz tutaj tych dwóch zostało. Barik, niech walnie i jeszcze raz czymś takim. Pięknie. A tamta się pali, no bardzo mi się to podoba. Nadzianie, zaraz na nadzianie zadziała. Pięknie. Słuchajcie, praktycznie bez ran załatwiliśmy ich. O, i ktoś idzie. No ładnie. Dzień dobry. Widzisz szkarłatną furię idącą nieśpiesznie w swoim kierunku z pełnym zadowolenia uśmiechem w towarzystwie odzianych żołnierzy. Sztychy i spiżowego ostrza migocze w świetle. Nieźle. Mnie wprawdzie wystarczyłaby połowa twoich uderzeń, żeby zostawić na ziemi tyle samo trupów. Ale doprawdy, gdzie są moje maniery? Nie należy krytykować tak chętnie udzielonej pomocy. Rozkłada szeroko ręce i składa ci teatralny, kpiarski ukłon. Masz moją najszczerszą wdzięczność za wyprucie za mnie flaków z tych wendryjańskich wymoczków. Wendryjańskich. Twój zachwyt jest nieuzasadniony, ci ludzie nie żyją. Chór właśnie stracił kilku rekrutów. No właśnie, straty w ludziach. Dostaliśmy już to, czego potrzebowaliśmy. Tych, którzy chcieli dołączyć, wskazuje na kilku zbrojonych wojowników swego boku. Mieliśmy nadzieję, że nowa twarz zdoła przekonać pozostałych do przyłączenia się, ale niestety wszystko w końcu nie da się przeciągnąć. Więc naraziłaś mnie na niebezpieczeństwo przez kłamstwo. Wiesz, że możesz zapłacić za to głową? Wiodący byli tylko na rozgrzewkę podejść, no to ci teraz z twarzy ten uśmieszek. Dajmy jedynkę. Przestań się tu pieklić i idź z tym do podzwonnej, bo jestem pewna, że to ona cię do tego namówiła. Macha w twoim kierunku ostrym geście, który jest równie lekceważący, co obsceniczny. Zakończ rozmowę. Okej. Okay. Dobra, pozbierajmy, słuchajcie, troszeczkę giftów. Najpierw tu na górze, żeby nie wracać. Tabem podświetlany, przypominam. Okej. Okay. Tutaj raczej nic nie ma cennego, same graty. Tutaj mamy rękawiczki, ale na razie ich nie będziemy zakładać. I awansował wilku też, to jest bardzo dobre. Bardzo mi się to podoba. Czy my możemy coś jeszcze zrobić tutaj tak naprawdę? Możemy awansować. Okej, okay, wilku walczy bronią dwuręczną. Może też i wiedzę sobie podwiększyć, ale... Dobra, wiedzę podwyższajmy. Bardzo ważne jest, żeby podwyższać na początku gry wiedzę i przebiegłość. Broń dwuręczna będzie wam się powiększała, uniki i parowanie w trakcie walk. Natomiast te elementy niestety trzeba dosyć mocno i o nie dbać.
Dobra, wiedza się podświetla, więc to będzie prawdopodobnie tutaj. 42, zapisz. OK. I jako możemy sobie dodać i kolejny element. Mistrzostwo dwie bronie. Podcięcie. Podcięcie brzmi, wygląda nieźle. Zapisz. Bardzo ładnie. Dobra, słuchajcie, jednego questa mamy z głowy. Tutaj raczej nic do zebrania nie ma. Dobra, gdzie możemy jeszcze pójść, słuchajcie? Możemy pójść na do pokrzyżowej głuszy i możemy pójść na północną polanę. To dosyć ważne było. Dobra, polećmy do pokrzyżowej głuszy najpierw. Potwierdź. Okej. Okay. Fałszywy kulawiec. Posiłki? Nareszcie. Chodź za mną. Musimy... Wojownik chórów wznosi wytatuowane ramię w geście pozdrowienia, lecz w tym samym momencie na jego wymalowanej twarzy pojawia się zdumienie. Siostra zwrotka? Czym zasłużyłem sobie na taką pomoc? Wojownik wydaje z siebie stłumiony uśmiech, po czym zasłania usta dłonią. Orientując się, że powinieneś zachować ciszę, zniża głos, szepcąc złowroko. Piąte oko musi mieć poczucie humoru, skoro cię tu przesłał. Zwrotka milczy, posyłając mu lodowate spojrzenie. Znacie się? Ten tutaj służył kiedyś w moim oddziale, dopóki nie zwiał, by dołączyć do załogi podzwonnej. Słuczy syn nie miał nawet odwagi stanąć ze mną do walki o prawo do odejścia. Po prostu spakował się i uciekł z podkulonym ogonem. I było to mądre posunięcie. Ilu ludzi zginęło już służąc pod twoją komendą? Zasłania uśmiech dłonią. Źle się wyraziłem. Zapewne jedynie posłałeś ich na śmierć. Nie można wykluczyć, że zginęli przez własną nieudolność. Wygląda na to, że podzwonna nie posłuchała mojej rady i nie wykastrowała cię, by stemperować nieco twój charakter. Zwrotka płynnym rochem dobywa swoich ostrzy. Do zwrotki. Jeśli chcesz z nim walczyć, proszę bardzo, ale mamy zadanie do wykonania. Zatem innym razem, kulawcze. Lepiej przyzwyczajaj się do myśli o nóżu w swoim brzuchu. Możesz być pewien, że ci go tam wbije. Zwrotka pociąga nosem i chowa broń za pas. Tylko się z tobą droczy, jak ze starych dobrych czasów. Zawsze cieszyło cię, gdy miałaś jakiegoś wroga, prawda? Obóz znajduje się tam, wojownik wskazuje na północny wschód. Obserwujemy już ich od kilku dni. Niektórzy opuścili posterunek parę godzin temu, zapewne udając się na patrol lub na poszukiwanie jedzenia, ale jeszcze nie wrócili. Być może warto zaatakować teraz, kiedy ich siły są podzielone. Wiarołomców zostaw mnie. Jak znaleźliście to miejsce? Szczęśliwy traf, wskazuje na wschód w kierunku gór. Siedzieliśmy w górach, podtrzymując wiarołomców przed ucieczką z doliny, a ich wszelkich potencjalnych sojuszników przed dostaniem się do niej. Stało się coś dziwnego. Przełęcz nawiedziło trzęsienie ziemi. Trwało ono dość długo, więc domyślam się, że wywołała je magia, ale nie było tam ani śladu kruszycieli, ani w ogóle nikogo. Okej. Okay. To była magia Kerosa pieczętująca dolinę. Doprawdy? To by wszystko wyjaśniało. Przez chwilę myśleliśmy, że to kopiec ocalał i wrócił, żeby nam się zemścić. Słuchajcie, kopiec jest jednym ze zbuntowanych archontów, jeżeli chodzi o tą lore gry. Mamy takich archontów jak Głosy Nerata właśnie, jak Grobowy Esz, jak bodajże Tunon, który jest archontem sprawiedliwości. Kopiec był takim i archontem kamienia, jednym z wybrańców i Krosa, natomiast z tego co czytałem, on się po prostu zbuntował i próbował oderwać od władzy Krosa, co skończyło się tym, że został na niego rzucony edykt kamienia. On nie zginął z tego co wiem, ale gdzieś tam ledwo dycha w krainie, na którą ten edykt kamienia nałożono. Uznaliśmy, że nie musimy już dłużej pilnować przełęczy, więc postanowiliśmy zejść na dół z powrotem do obozu. Wskazuje na północ. Nasza nowa załogątka ma świetny wzrok. Dostrzegła z góry blask ognisk. Byliśmy więc ciekawi i przeszliśmy w tamtą stronę. I właśnie w ten sposób znaleźliśmy się tutaj. Jaki masz plan? Straciłem w górach dwoje ludzi, a nasze racje żywnościowe są od wielu dni bardzo skromne. Zatem dopóki nie dołączy do nas znacznie większy oddział, mało prawdopodobne, że wygramy jakąkolwiek bitwę. Teraz, gdy tu jesteś... Moja załoga może się wycofać, by wypatrywać niebezpieczeństwo i być może pomóc, jeśli zrobi się gorąco. Poradzę sobie, nie musisz nadmiernie forsować swoich ludzi. Chcemy szkarłatnemu chórowi pomagać, to pomagajmy. Uśmiecha się szeroko, klaszcząc w dłoni z uznaniem. Kyros pochwaliłby twoje męstwo. Kontynuuj. Ja i moja załoga będziemy w pogotowiu. Gdy zrobisz swoje, my pojawimy się, by przejąć Floriana.
Bez obaw, powiem wszystkim, że to ty odwaliłeś najgorszą robotę. W walce bywa różnie, ale jeśli chodzi o moją reputację, zawsze gram czysto. Okej, okay. Przychylność 2, szkarłatny chór, całkiem nieźle. Zwrotka też niezła, lojalność. Zakończmy rozmowę. Dobra, lećmy dalej. Tutaj mamy coś. Dobra. O, i tutaj mamy PLX Florian, ale tędy nie przejdziemy. Wszystko z tego, co widzę, tutaj jest po... Dobra, zwiedźmy sobie kawałeczek mapki. Zobaczcie, jak te mapki są nieduże tak naprawdę, prawda? To jest moment i ja już ją przebiegam z lewa na prawo. Okej. Okay. Trzeba uważać, bo być może jakieś pułapki będą. O, i nie tylko pułapki. Widzę, że tu się pokazał i... Laska jakaś. Laska serca burzy. Weź wszystko i... I żarełko. Bardzo dobrze. No i mamy dwóch gości. Okej, okay, słuchajcie, walka. Prawdopodobnie będzie trudniej niż poprzednim razem, więc zapiszmy sobie. Nowy plik zapisu. I lećmy. Zróbmy w ten sposób. Najpierw tego gościa. O, dosyć mocno mi przywalił, ale nie szkodzi. Podleczmy się trochę. Dobra. Tutaj w tej zakładce mamy eliksiry, słuchajcie. One nie zawsze są w menu podręcznym szybkim. Są tutaj. Tutaj warto z tego paska korzystać w trakcie walki. I teraz spróbujmy tak. Bach. Następnie Barik niech przypierniczy. Aha, on już przypiernicza. I zwrotka pokaże wam teraz krew zalewa kamień. To jest zdolność zespołowa. Ja podcinam, a zwrotka bierze dobija. Patrzcie, jak to się dzieje. Bach. Kręci się, kręci. Bach. Podcięcie. Bach. I pięknie, już po nim. Wspaniałe podejście. Dobra, został jeszcze ten. Strzał w serce. Pięknie. I zwrotka niech walnie, żeby się trochę popalił. Żeby go oszołomić. O właśnie, o to chodziło. Zobaczcie, widzicie? On w tym momencie jest ogłuszony i my sobie poradziliśmy. Zdrowie, jak widać, samo się, jeżeli nie ma rany żadnej, samo się stara powrócić do stanu z początku walki. Okej, okay, co tutaj mamy? Słuchajcie, mamy pułapkę, te małe kropeczki, więc trzeba ją rozbroić. Jak widać, bardzo dobrze nam idzie. Zapisz grę. Zapisz, potwierdź. Lecimy dalej. Oj, tu coś się dzieje. To będzie trudniejsza walka, ale zobaczymy. Ja sobie zapiszę grę jeszcze. Potwierdź, Bach. No i spróbujmy, zobaczmy, co z tego wyniknie. Tylko Landrego trochę z tyłu zostawmy. Tych trzech tutaj. Dzień dobry. O, nie będzie proste to. Jeszcze jak widać pułapka. Tutaj mamy takiego gościa. O, pięknie, sam w pułapkę wpadł. Rewelacja. Bardzo mi się to podoba. Egzekucja. Dobra. Krew zalega kamień znowu. To walmy w niego. Bach. A tym panem zróbmy coś takiego. A tym panem coś takiego. I zobaczmy. Bardzo ładnie. Nie jest źle. Teraz spróbujmy i ogłuszyć któregoś. Ten jest groźniejszy z tą bronią dwuręczną. O, nie udało się niestety. Ale nie szkodzi. Spróbujmy jeszcze zrobić troszeczkę inny manewr. Nie mamy za dużo możliwości, ale nie szkodzi. Cięcie, dobra, spróbujmy cięcie walnąć. Trochę to potrwa, jak widać. Ale tutaj jeszcze mamy parę rozwiązań. Pióro, broń miotająca.
Nie jest źle. Odnowienie, ok. To się przyda. Podwójny cios. Bardzo ładnie. To już powinna być formalność. I został jeszcze jeden. Tego już bez problemu. Po prostu rozwalimy. Bardzo ładnie, słuchajcie. Udało nam się z nimi rozprawić. Dobra, zapisujemy grę jak zwykle. To jest ważne, żeby nie powtarzać jakby i tych sekwencji. I lecimy dalej. Sprawdźmy, co nam się uda jeszcze i zrobić. Miejmy nadzieję, że tu nie ma żadnej pułapki. O, cholera jasna jest. Dobra, uda się ją rozbroić. Mało brakowało. Dobra, sprawdźmy tutaj jeszcze dookoła, czy czegoś nie pominiemy, ale nie sądzę raczej. Tak, tutaj była zapora, więc no idziemy po tego gościa, tak? Zobaczymy, co się wydarzy. Mieliśmy go schwytać dla głosów Nerata i zaproponować mu, żeby z nami poszedł. Pelox Florian. To jest jeden z przywódców Gwardii Weldoriańskiej. Dobra, sobie zapiszę przed tą rozmową grę. Bach. I lećmy. Dobra, zobaczymy, co Pelox nam powie. Siema, Pelox. O, zaczyna ostro. Nadchodzą pachołki hegemona, miecze w dłoni. Kapitan Gwardii Weldriańskiej z falksem w dłoni, to taki rodzaj miecza, wykrzykuje rozkazy do wojowników w obozie. Pelox Florian w pancerzu ze zmatowanego spiżu i niezliczonymi bliznami na ramionach góruje nad swoimi towarzyszami. Znaczy się, że, kurde, słuchajcie, kark. Jak, jeśli życie wam miłe, rzućcie broń, uciekajcie, albo zostańcie i walczcie. Ta druga możliwość także mi odpowiada, ale uznałem, że to niesportowo ją proponować. Okej, okay, najlepszą niebieską flagę zostawiłem w obozie, ale chętnie porozmawiam. Ja jestem za tym, żeby na początku zawsze wszystko dyplomacją załatwiać. Chcesz porozmawiać? Florian rozgląda się po swoich żołnierzach, oceniając ich relacje. Dobrze, mów, ale spróbuj tylko jakiś sztuczek, a posiekam cię na kawałki. Okej, okay, tutaj mamy trochę wyjścia. Sprawdzę sobie, co mogę wybrać. Skłamać mogę. Dobra, zapytajmy się, co tutaj właściwie robi. Polujesz na maruderów? Wzrusza ramionami z bolesnym uśmiechem. Przyszedłeś tu na pogaduszki? Dobra, słuchajcie, ja zamierzam być zły w tej grze, więc powiem tak, wiedza 34. Twój brat i jego oddział, większość jego oddziału zostali pojmani w obrzeżu. Grobowy Asze chce wymienić ciebie na brata. Tyrell nie żyje? Otwiera szeroko oczy ze zdumienia. Ale jest cały i zdrowy, a w każdym razie zdrowy? Masz jakiś dowód, że żyje? Jest ranny, ale wyliże się. Nie pomyślałem, żeby zabrać jego ucho lub palec jako dowód. Przyjmij moje przeprosiny. Jeśli za cenę swojego życia mogę kupić ocalenie dla moich ludzi, mojego brata i jego wojowników. Stuka palce w policzek, przyglądając się uważnie spod przymrużonych oczu. Kapitan Gwardii Wędryjeńskiej bierze głęboki oddech, rzuca szybkie spojrzenie na swoich ludzi, po czym powoli wypuszcza powietrze. Zgadzam się, jeśli pozwolisz moim żołnierzom odejść, będę twoim jeńcem. Poddaj się, a reszta twoich ludzi odejdzie wolno. Słyszeliście? Idźcie i powiedzcie naszym ludziom, że niedługo wrócę. A jeśli nie, kapitan zwraca spojrzenie na siebie, jeśli dojdzie do tego, to ufam, że mnie pomścicie. Ale jeśli stanowiciel mówi prawdę, wkrótce wrócę i przyniosę sobą pamiątkę, odcięty łeb głosów Nerata. Pożegnaj się, idziesz ze mną. Wszyscy wojownicy po kolei podchodzą do Floriana, obejmując go i w milczeniu szykując się do odejścia. Kiedy ostatni żołnierze kończy żegnać się z dowódcą, zarzucają plecaki i odchodzą. Gwardia Wędryńska zyska jej pomniejszą przychylność. No, zrobiłem go w wał, ale trudno. Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy jeszcze. O, rozdzierając ostrze i... Ciekowana kryza. Weź wszystko, dobra. Od razu się troszeczkę zaopatrzmy. Słuchajcie, trochę stafu. 10-12, 9-12, obrócone w ruinę. Tutaj mamy sprzęt nowy. Tutaj. I to wygląda na nieźle. 9-12, 13-16. Ok, to zamieńmy to na to. Sprzętu też trochę mamy dobrego chyba, czy nie mamy? Nie, nie mamy. Dobra. I mamy też, słuchajcie... Krwisto-czerwony zwój.
Okej, czyli daje nam jakąś możliwość używania go w trakcie walki. Dajmy go Warikowi. Dokładnie. Sprawdźmy jeszcze tutaj, czy coś mamy w pierścieni. Parowanie. Parowanie plus 10. Bardzo mi się podoba ta opcja. Okej, lećmy dalej. Zapiszmy grę. Zapisz, Bach. No, na razie w miarę nieźle nam idzie. O, coś tu jeszcze znalazłem. O, zwój sigil mroźnego płomienia, akcent. Kolejna część, bardzo ładnie. Jakieś flaszki z trucizną. I kamienie szlachetne. Dobra, lećmy dalej. O, ktoś leci. Fałszywy kulawiec. Do obozu wpada biegiem wojownik Szkarłatnego Chóru, usiłując coś powiedzieć, ale potyka się i z trudem utrzymuje na nogach, łapiąc ciężko oddech. Nadchodzą, dyszy ciężko i z trudem wydobywa z siebie słowa. Patron z dzisiejszego poranka, wracają. Coś podobnego, uśmiecha się drżąc ciężko. Dowódca jest w jednym kawałku, zgodnie z żądaniem. Głosy będzie zadowolony. Zaraz, głosy będzie zadowolony. Myślałem, że zabieracie mnie do generała Asha. Nie tak się... Na twarzy kapitana pojawia się zrezygnowany uśmiech. Powinienem był się, kurwa, domyśleć. No, stary, jestem oszukańcem. Kapitan spogląda na swoje stopy, a na jego twarzy powoli pojawia się uśmiech. Jeszcze nie zwyciężyłeś. Drugi patrol powinien powrócić właśnie teraz. Jeśli zdołasz poradzić sobie z tym patrolem, moja banda i ja dopilnujemy, żeby ten wiarołomca trafił do głosów Nerata. Żołnierz salutuje ci ze złośliwym uśmiechem. Pomyślnych łowów, stanowicielu. Archon Tajemnic będzie bardzo zadowolony. Okej, słuchajcie, czyli czeka nas jeszcze jakiś patrol prawdopodobnie zaraz. No ale od czego jesteśmy? Jesteśmy od tego, żeby walczyć i zwyciężać. Zapiszmy grę. Bach, bach, zak. Bardzo mi się to podoba. Right. I zobaczmy, co dalej z tego wyniknie. O cholera, właśnie. Już są. Wojowniczka Gwardii Honorowej. I łuczniczka. Słuchajcie, no i kogo tu najpierw zarżnąć, nie? No, nie będzie łatwo. Dwóch łuczników najpierw. Dobra, załatwiamy ich. Oj, ale Landry musi tutaj polecieć. Hej, dzieciaki, nie, łucznicy najpierw. A Landry? Niech się wyleczy trochę. O właśnie, i teraz właśnie to zrobimy, co powiedziałem, czyli krew zalewa kamień. O, i teraz możemy użyć tego. Zobaczmy, jak ten artefakt zadziała. O, jak pięknie, zobaczcie, jak bardzo ładna i... Bardzo ładna i... Pięknie. Dobra, jeszcze jeden łucznik został. Dobra, Landry powinien sobie poradzić. Tutaj walniemy. A tu zrobimy tak. Niech się popali. No, nie zapalił się niestety. Bardzo dobrze, na razie bez ran. Zwrotka nie za bardzo ma co jak uderzać, ale nie szkodzi. Tutaj walnijmy tym piórem jeszcze raz. Czy ja coś tu mogę zrobić? Mogę z łuku walnąć. Pięknie, krwotok ma. Zwrotkę troszeczkę podlećmy w takim razie. Mamy sigil. Bardzo dobrze. I teraz jeszcze cięcie, bach. No i rozwaliliśmy, słuchajcie. Zdobycie obrzeży, misja ukończona. Wyeliminuj, słuchajcie, i wyeliminuj posiłki. Udało się wcielić Floriana w szeregi Szkarłatnego Chóru. Fantastycznie. Mamy też tutaj awans wilka. Nie, no rewelacja, słuchajcie. Idzie bardzo dobrze. Przepraszam, nie wilka, ale barika. Broń dwuręczna nas bardziej interesuje, zapisz. I co my tutaj mamy, słuchajcie, jeszcze? Tutaj mamy jeszcze coś takiego jak atak początkowy. Zapisz, bach. Bardzo ładnie.
I została tak naprawdę jeszcze jedna misja. Spróbujmy ją przejść. Północna Polana. Tam się przejdźmy. Potwierdź. To jest chyba ostatni quest poboczny. Ale zaraz będziemy wiedzieli. Tutaj mieliśmy ocalić kruszycieli prawdopodobnie, ale okej. Dobrze, ponieważ kończy się 30 minuta, ja będę powolutku kończył dzisiejszego let's playa tutaj na tej planszy. Serdecznie Wam wszystkim dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podoba, że powróciłem do Tyrany. Mam nadzieję, że teraz będzie bez większych problemów. A tymczasem, jak zwykle, był z Wami Wilku. Żegnam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję moim nowym subskrybentom za cierpliwość, za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Zostawcie ślad po sobie w postaci komentarza i suba oczywiście. Cześć!